Drodzy uczniowie, oto nasza szkoła. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Kluczach. To są drzwi. Przedsionek. Korytarz. Bardzo długi korytarz. Schody. Logo naszej szkoły. Kolejne schody. Kolejny korytarz. I jeszcze jedne schody. I jest nasza sala chemiczna. To tutaj pani Ania robi swoje czary-mary wraz z uczniami. Uczniowie bardzo lubią doświadczenia. A to co? Niestety, ale nasze ściany. Nie wygląda to za dobrze. No ale od czego są nauczyciele oraz uczniowie? Pewnego razu zobaczyli na swoim tablecie fajny konkurs. Interesujące, pomyśleli, może będziemy mieć swoją własną pracownię. I wzięli się ostro do pracy. Nakręcili film. Fantastyczny film. Toż to prawdziwi aktorzy, pomyśleli nauczyciele. I tak z niecierpliwością oczekiwaliśmy 13 listopada. I co? Jest! Udało się! Mamy to! Rozpoczął się remont sali. I tutaj ukłony dla panów konserwatorów oraz jak zwykle niezawodnych rodziców. Mamy nowe szafki, pięknie pomalowane ściany, pani Ania ma swoje biurko i nadszedł ten dzień. To jest dzisiaj. Pokażemy Wam salę, która powstała dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu. A cóż to za piękne niewiasty? Przed Państwem szefowa szkoły podstawowej w Kluczach, pani dyrektor Marta Dziura oraz pani wicedyrektor Mirosława Dziatłowicz. Jest! Udało się! Kochani, otwieramy salę biologiczno-chemiczną koloratorium Śnieżki. Bo któż, jak nie one powinny otwierać naszą salę? Piękna, kolorowa, świeża, pachnąca. Sala z nowymi akcesoriami do doświadczeń. Biologiczno-chemiczna. Jak widać, panie dyrektor są zachwycone. Nie mogą się napatrzeć. A może chciałyby się trochę pobawić naszymi nowymi rzeczami do doświadczeń? Proszę bardzo. O, a to kto? Pani od chemii Ania i pani od biologii Asia. Pani Asia chciała pochwalić się swoimi nowymi zabawkami. Nie może doczekać się, aż przyjdziecie do szkoły i będziecie oglądać. Moi drodzy, pragniemy Wam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w tym konkursie. To dzięki Wam mamy wspaniałą salę biologiczno-chemiczną. Koloratorium. Naprawdę rewelacyjna zabawa. A sala jeszcze piękniejsza. Pozdrawiamy serdecznie.